taka forma przez zabawę, która czasami nie jest łatwa, ponieważ trzeba się przełamać w przekazie albo w powiedzeniu czegoś, co jest w nas, ale jest bardzo trudne do wyrażenia głośno. Pokazuje nam to, co jest w naszym sercu. Schola swoje warsztaty zaczęła już dzień przed rozpoczęciem spotkania. Owoce ich pracy mogliśmy słyszeć podczas całego spotkania. Trzeba zaśpiewać, jeśli chodzi szczególnie o szczególności, jeśli chodzi o refren, trzeba ją zaśpiewać, jak byśmy wiedzieli. Myślę, że muzyka jest taką rzeczywistością i niejednokrotnie to obserwuję, która pomaga poprzez dotknięcie serca, poprzez jakieś poruszenie natury estetycznej, pomaga człowiekowi się otworzyć i odkrywać Boga, a przez to też odkrywać w konfrontacji samego siebie, w relacji z Bogiem, prawda? Bo kiedy serce się otwiera, to jakby człowiek zaczyna sam siebie konfrontować z Bogiem. Jeżeli ta muzyka jest wykonywana przez ludzi wierzących, przez ludzi, których całym życiem, całym ich kręgosłupem jest Jezus Chrystus, to powoduje, że muzyka dociera z prawdą, którą jest Jezus Chrystus, dociera do serca człowieka. Warsztaty muzyczne są dla mnie takim bardzo ciekawym doświadczeniem, dlatego że możemy wspólnie zrobić coś naprawdę ciekawego, dobrego, pięknego. Się w serce, zwłaszcza dla kompozytora, to szukać inspiracji. To myślę jest dobry trop, dlatego że w muzyce, wbrew pozorom, bardzo potrzebna jest cisza. I w tej ciszy, okazuje się, można usłyszeć najpiękniejsze rzeczy, bo oprócz tego, że przychodzą różne tematy muzyczne, to przede wszystkim w tej ciszy najpiękniejsze to jest to, że sam Bóg przychodzi i mówi. Znaczy, ja szukając, otwierając swoje serce na, przede wszystkim na ciszę, po to, żeby usłyszeć głos Boga. Pro mě to bylo úplně něco nového, protože nejen, že jsme trénovali takovou tu techniku zpěvu, ale taky nás naučili, že vlastně tím zpěvem se máme modlit. Tak to jakože procítit spíš ty slova, než to mít perfektně jakože nacvičené. Já čegoś jeszcze takiego nie doświadczyłem, bo pierwszy raz w swoim życiu w ogóle biorę udział właśnie w takiej scholi i powiedzieli mi, że śpiewam tenorem i tak i zacząłem śpiewać tym tenorem i rzeczywiście tak naprawdę czuć taką jedność z Panem Bogiem, ale też jedność osób w tej grupie, w której się znajdujemy. To jest praca z niesamowitymi ludźmi, którzy po prostu dają siłę w żyć. To wszystko mija szybko, ale napędza nasze serca do działania. Szlachetnej duszy bez usta słowa, Ty, a je za mną bądź. Urszulańskie Dni Młodych były także okazją do lepszego poznania świętych związanych z zakonem sióstr urszulanek, świętej Urszuli, męczennicy z IV wieku, patronki zakonu, oraz świętej Anieli Merici, założycielki zgromadzenia. Powstaje poprzez spotkanie z ciałem obcym. Na mnie ciałem obcym może być każdy drobiazg. Spotkania z tymi świętymi przygotowane przez siostrę Agnieszkę oraz wspólnoty sióstr z junioratu i z nowicjatu przybliżyły nam życie tych ważnych dla sióstr urszulanek świętych kobiet. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszył się kiermasz urszulański, z którego dochód przeznaczony został na budowę studni w Senegalu. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w zakup losów. Dochód z tej loterii będzie przeznaczony na budowę studni w Senegalu. Każdy uczestnik Urszulańskich Dni Młodych mógł także u nas zakupić wodę mineralną, z której dochód również będzie Senegal. W sobotę naszej wspólnej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Marek Jędrzejewski,
który w homilii mówił nam o skarbie, jakim jest dla nas sam Bóg, o Jego miłosiernym sercu, którego miłości każdy z nas jest zanurzony. Wieczorem oglądaliśmy przedstawienie Historię w wykonaniu aktorów pani Moniki i pana Macieja Jarmark z Teatru Droga z Poznania. Raz rozmawiacie, pilnować! Nie wolno mi zostawiać byle gdzie! Nie mam czasu się teraz tym zająć. Zmieszam się do pracy. Nasze pierwsze urszulańskie Dni Młodych połączone były z przeżywaniem uroczystości zesłania Ducha Świętego. Dlatego też we wspólnocie, którą w tych dniach tworzyliśmy, podczas nocnego czuwania razem wołaliśmy o dar Ducha Świętego dla nas. Podczas wieczornego nabożeństwa był z nami ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, który skierował do nas swoje słowo. Głównym punktem niedzieli zesłania Ducha Świętego była wspólna uroczysta msza święta. Po niej wielu z nas podzieliło się świadectwem spotkania Boga żywego i doświadczenia Jego miłości i mocy. Jeszcze przed naszym rozjazdem do domu grupy prezentowały efekty swojej pracy. Uczestnicy każdej z nich mogli zatem podzielić się nowo nabytymi umiejętnościami z innymi. Można śmiało powiedzieć, że Pan Bóg przekroczył nasze wszelkie oczekiwania, tak hojnie obdarzając nas swoją łaską. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem przyjechać na te urszulańskie Dni Młodych. Też na początku może troszeczkę sceptycznie do nich podchodziłem. Jednak po tych trzech dniach mam odczucie dużego pokoju w sercu i też dużo radości, widząc to, co tutaj się działo, co Pan Jezus działał wśród młodzieży. Cieszę się, że mogłem tutaj być. Mi się bardzo podobało, chociaż początkowo nie myślałam o tym na poważnie i nie brałam tego wszystkiego na poważnie. To jednak zdecydowałam się przyjechać na zaproszenie siostry Jany i nie żałuję. Było warto. Te trzy dni takiego spokoju, tej takiej ogólnej miłości, każdy, prawda, do siebie, ta radość, no i właśnie adoracja. Ja bym chciała bardzo podziękować za tę przyjemność śpiewać tutaj w szkole po polsku. To się mnie to naprawdę bardzo obohaciło. Wiadomo, gdyż ma człowiek naprawdę dary, tak je dobre wyużyć. Chwalę Pana. Dobrze, że sobie urszulanki coś takiego zorganizowały. Niech dobry Pan dopełnia w nas dzieła, które rozpoczął również w tych dniach. Do zobaczenia na kolejnych urszulańskich Dniach Młodych.